Muzeum Ziemi Kłodzkiej jest instytucją, która działa od wielu lat i wiem, że zwiedzający, goście, którzy nas odwiedzają, zawsze byli bardzo zainteresowani naszymi zbiorami, a także naszym obiektem. Jeżeli chodzi o nasze zbiory, które można teraz nadal oglądać i podziwiać, a myślę, że są to zbiory, które no tutaj w skali Polski czy Śląska są unikatowe. To jest na przykład zbiór zegarów, które prezentujemy w ramach wystawy zatytułowanej Oczy Czasu. Jeżeli chodzi o inne działania, które teraz na bieżąco realizujemy, jesteśmy właśnie po takim dużym remoncie, dzięki któremu mogliśmy odnowić elewację, wymienić okna, a także wyremontować całe pierwsze piętro naszego muzeum, także tą salę, w której teraz jesteśmy, którą nazywamy Salonem Złotym. W ramach współpracy z takimi muzeami jak w Bolesławcu i w Jaromierzu w Czechach, w ramach unijnych dotacji te działania zostały zrealizowane w ostatnim czasie. Z takich działań, które realizujemy też na bieżąco, to jest wystawa taka objazdowa, wystawa czasowa szkła artystycznego. Szkło artystyczne to jest następny duży zbiór, duża kolekcja, która tutaj u nas w muzeum jest gromadzona i przez lata była prezentowana. W tym momencie wystawy czasowej szkła artystycznego tutaj u nas w muzeum nie ma, dlatego że szkło prezentowaliśmy w Bolesławcu, a teraz aktualnie na okres wakacyjny wystawa prezentowana jest w Józefowie w ramach współpracy właśnie z muzeum w czeskim Jaromierzu. Jeżeli chodzi o takie działania, które będą w najbliższym czasie i na które już mogę zaprosić Państwa, to odbywające się Targi Staroci. Targi Staroci, w tym roku już jedna edycja mieliśmy miejsce, która odbyła się w maju, a teraz na początku sierpnia, w pierwszy weekend sierpnia zapraszamy Państwa na Targi Staroci, które odbywają się na ulicach miasta wokół naszego muzeum. Tutaj jest to impreza wieloletnia, która przyciąga i wystawców, i zwiedzających. Tych wystawców co roku jest tutaj ponad setka, więc jest to dosyć duża impreza, na którą myślę warto przyjechać i ją zobaczyć. Ale też zapraszam w ramach trwającego właśnie na początku sierpnia imprezy nazywanej Dniami Twierdzy, odbędzie się Nocne Zwiedzanie Miasta. Nocne Zwiedzanie Miasta to jest taka impreza, która odbywa się od już kilkunastu lat. Ta impreza ma za zadanie w jakiś sposób atrakcyjny, ale też taki, który pokazuje no, ciekawostki związane z miastem. W tym roku będziemy wędrowali po ulicach miasta, poznając najciekawsze zabytki naszego miasta. To są właśnie rzeźby, to są elementy architektoniczne, na które tak naturalnie, codziennie nie zwracamy uwagi, a warto zobaczyć, że nasze miasto jest miastem bardzo starym, miastem, na które pracowano czy budowano wiele lat, a także to, co dzisiaj można zobaczyć, jest elementami, które Niemcy, Czesi i inni tutaj mieszkańcy po prostu składali się przez wiele lat.